Hej moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym, już czwartym odcinku z rzędu serii Snapcraft. Przez to, że jesteście tacy szaleni i obejrzeliście poprzedni, wczorajszy odcinek 80 tysięcy razy i dobiliście ponad 11 tysięcy łapek w górę, dzisiaj dostajecie odcinek kolejny. Chcecie kolejny jutro? Wiecie, co macie robić. Zbliżcie się do tego wyniku, a na pewno się dogadamy. Miłego oglądania życzę. Moi drodzy, to jest bałagan i to... Nie, słowo bagan to jest małe niedopowiedzenie To jest burdel, za przeproszenie, moi drodzy Na szczęście powoli się tego pozbywam Kto by wczoraj na live'ie Może się przypomnieć w komentarzu niżej yy, Ponieważ tworzyliśmy co nieco właśnie Tutaj od razu na samym wstępie też was zapraszam Dzisiaj wieczorem, pewnie około 17-18 Plus my w tej godzinie zaczniemy, max 19 Kolejny live ze Snapcrafta Gdzie będziemy kontynuować dalsze nasze projekty Może trochę farmie guardianów, może trochę magazynu Sporo mamy do zrobienia, co mnie niesamowicie cieszy Bo jeżeli chodzi o nasz magazyn Moi drodzy, to od razu na sam Przystępię wam co nieco tutaj zaprezentuję, co się zmieniło. Tak się prezentuje obecnie nasza kopuła. Tu wcześniej były te bloki wygłodzonego kamienia, w tej chwili są tutaj cegiełki, to była najlepsza decyzja, go mogłem tutaj zrobić. Dodałem tutaj schodki, tutaj też mamy schodki, dzięki czemu te łuki są bardziej łagodne, nie takie poszerpane jak na przykład tutaj. No niestety, schodków z bloków kory jeszcze nie mamy. I czy kiedykolwiek dostaniemy? Wydaje mi się, że nie. Niemniej jednak wierzę, że może kiedyś będziemy mieli szczęście i coś takiego zostanie dodane, no to wtedy byśmy też coś takiego tutaj dodali, o ile się będziemy grali na tym świecie naturalnie tutaj dodałem właśnie sobie wygładzone kamienie jako sufit i całościowo prezentuje się to niesamowicie. Prosty detal na przykład dodanie tutaj niebieskich lamp w żyrandolu, piękne i jestem z tego niesamowicie dumny. Zobaczcie tutaj te płonące e, gleby jako takie, powiedzmy, duże pochodnie. Oczywiście płonie to na niebiesko i efekt jest świetny. Na przykład, też tutaj mamy genialny efekt tutaj tej ćwiartki dolnej części schodka. Dzięki czemu to faktycznie wygląda, jakby to było do tej ściany przymocowane, jako taka pochodnia. No, efekt jest niesamowicie. Ładny, moim zdaniem przynajmniej. No i tutaj mamy też niebieskie pochodnie, oczywiście to wszystko jest z nowego Snapshota do Minecrafta 1.16, zresztą jeżeli to oglądacie, wierzę, że przegląd Snapshota też już oglądaliście. No chyba, że nie, no to koniecznie na na moim kanale znajdziecie oczywiście bardzo fajnie przygotowaną prezentację, chyba najlepiej z całego polskiego YouTube albo jedna z najlepszych takich prezentacji. No, generalnie myślę, że lepiej jest sobie obejrzeć jeden taki krótki, związ... związły powiedzmy filmik, w którym wszystkie rzeczy są omówione i przedstawione, zamiast oglądać jakieś, nie wiem, inne let's playe, gdzie, wiecie, ktoś może błędne info podawać. To jest celowe takie, wiecie, to jest hiperbolizacja. <laughs> Oczywiście ja i to sobie robię. Dobra moi kochani, jeżeli chodzi o magazyn, też to nieco się zmieniło. Prezentuje się na obecną chwilę on w ten sposób i moim zdaniem jest picobello, jak ja to lubię mówić. Porobiłem też strefy, zmieniłem podłogę, dodałem też tutaj niebieskie guziki, jak i niebieskie lampy, i całościowo prezentuje się świetnie. Zaczniemy chyba od podłogi. Yy, tutaj zamiast Glowstone'a mamy yy, Shroomlight. Tak to się nazywa? Shroomlight? O kurczę, wiecie, że ja zapomniałem? Nie jestem teraz pewien, jak to się nazywa. Nie, to jest Honeycomb block. Yy, Shroomlight, dokładnie. To są Shroomlighty zamiast Glowstone'a, i prezentuje się to. Nie wiem, czy lepiej, ale na pewno nie gorzej. Po prostu taka drobna, nawet nie zauważalna tak naprawdę zmiana, ale nieza, nie, niesamowitą zmianą tutaj jest dodanie Bazaltu, moi drodzy. Zobaczcie, w połączeniu, w połączeniu z cobblestone'em to się prezentuje niesamowicie to jest niesamowity blok, jeżeli chodzi o łączenie m.in. z cobblestone'em Zobaczcie, tutaj mamy połączenie z samego w ogóle wydaje się, jakby to były te same bloki, tak naprawdę, podobny układ. Tekstur, nawet tak jakby mam wrażenie, że nigdzie, gdzie niegdzie tu piksele się łączą. Potem mamy tutaj boczną teksturkę y, tego właśnie właśnie bazaltu też jest przepiękna no i tutaj mamy bazalty no i w ten sposób cały wzorek się prezentuje i moim zdaniem jest naprawdę ładny koniecznie napiszcie w komentarzu czy wam się podoba i czy może kiedyś się tym zainspirujecie mam nadzieję że tak tutaj jako detalink drobny i odniesienie do tych niebieskich latarni damy tutaj niebieskie guziki miałem do wyboru niebieskie guziki czarne guziki albo czerwone guziki z tego czerwonego grzyba no i wybraliście w ankiecie na live niebieskie guziki i w ten sposób to się prezentuje na środku oczywiście mamy tutaj niebieskie latarnie może ktoś uzna że to jest na siłę tutaj wrąbane, ale mi się to podoba. Moim zdaniem, naprawdę efekt jest świetny. No i tę część magazynu już mamy praktycznie ładnie sobie tutaj posegregowano. Zobaczcie, tutaj mamy na przykład minerały. Brakuje tu redstone'a, ale redstone' jakby co jest tutaj, bo to tu jest też od razu sekcja redstonowa. I zobaczcie, tutaj mamy paliwo, czyli węgiel. Niżej mamy coś, co z tego paliwa otrzymujemy, czyli sztabki. Czyli mamy sztabkę żelaza, sztabkę złota i sztabkę netherite'u. Po prawej mamy takie bardziej kryształy i inne, właśnie tego typu. Minerały, czyli mamy diamenty, szmaragdy, jakiś lapis, no i oczywiście kwarc. Jako, że redstone jest czymś co nie występuje w prawdziwym świecie, jest rzeczą wymyśloną przez twórców, zresztą tak samo jak netherite, ale mimo wszystko postanowiłem go dać, do, dać go do drugiej sekcji i przy okazji zrobić tutaj sekcję całą redstone'ową. Tutaj mamy sekcję z dropami z mobów, tu jeszcze mam nie wszystko oznaczone, tutaj też nie wszystko, tutaj też nie wszystko, tu mamy sekcję z taką, mm, powiedzmy uprawną, co praktycznie możemy jeść, albo jest gdzieś tam blisko jedzenia jak na przykład dynie tutaj mamy takie inne rzeczy uprawne i nie tylko na przykład kaktus, jakieś trzciny cukrowe, bambusy, w ogóle prawdopodobnie będę musiał to sobie z miejscami zamienić bo lepsze byłoby chyba to w takiej konfiguracji. Dokładnie. Ja tu nie mam w ogóle tu praktycznie większości wszystkich rzeczy po prostu byle oznaczyć. Byle oznaczyć i wiedzieć, gdzie jest już na tym świecie miejsce danego itemku. Chociaż na przykład tu już mam wszystko ładnie przeniesione i posegregowane. Tutaj też. No tutaj tak naprawdę nie. Tutaj mam też niektóre kwiatki przeniesione. Tutaj mam na przykład sadzonki. No nowe grzyby są traktowane jako sadzonki, więc też tutaj się nadają. Tu mam jakieś powiedzmy rzeczy typu liście i inne paprotki. Wyroby z drewna w w postaci schodków, półbloków, no i naturalnie samych desek, no a tutaj inne pozostałe półbloki. Wyroby nie półbloki. To mamy, jak już mówiłem, dwa kwiatki, grzybki zwykłe, no i oczywiście kokobins. No i tu patrzcie na tę strefę. Pierwszy raz w historii Minecrafta cała strefa jest w pełni blokami drewna wypełniona. Prezentuje się to świetnie. Wow. Wszystkie drewienka w jednym miejscu. z brakuje jakiegoś takiego jaśniejszego, nie? No ale... Mamy to, co mamy. No i z drugiej strony niedługo będzie druga część magazynu, tylko że z innymi blokami typu cegiełki, jakieś wyroby i tak dalej. No wszystko, co tam się z tyłu, oczywiście nie zmieściło. A tu przejście do dalszej części naszej piwnicy, moi drodzy. A akwarium też wkrótce, moi drodzy, na spokojnie się zajmiemy. Nie martwcie się. Niemniej, na dzisiaj mam inny plan na odcinek, moi drodzy. Chciałbym zrobić coś na Spawnie, a mianowicie mm, sztuczny nether. Mimo, że sztuczny nether też będzie pod moją kopułą, to tam chciałbym zrobić coś takiego na powierzchni. Plan jest prosty, wręcz banalnie prosty. Portal i od portalu wychodzi nether na normalny świat. Proste? Proste. Genialne? Możliwe. Możliwe, że dla kogoś będzie to genialne. Mi się pomysł generalnie w, w koncepcji podoba. I wierzę, że faktycznie może to się dobrze prezentować, więc pozwólcie, że udam się na ten spawn I zaraz Wam to bardziej właśnie na miejscu zwizualizuję, jak ja bym to wszystko chciał zrobić Na szczęście dostać się na spawn przez nether teraz to jest dosłownie kilka sekund, nie wiem nawet ile, może 15 O patrzcie i już jestem w portalu na spawn, a tak to ja z mojej bazy na spawn latałem po jakieś 3-4 minuty co było grubą przesadą, w ogóle też to nieco zbudowałem y, dalszych poziomów mojej farmy trzciny cukrowej I nią jeszcze generalnie się zajmę, tak ze trzy pięterka chciałbym w górę zbudować i ładnie to zabudować Tak samo zabudować będę chciał są moją farmę trzciny cukrowej, trzciny cukrowej to jest właśnie ta y, żelaza Tu nie będę tego ruszał, tego też, no i generalnie tutaj cały ten teren bym chciał zmienić, y, przynajmniej większość Jakiś taki typowo nederowy, moi drodzy. Yy, raczej dzisiaj na odcinku wszystkiego nie zrobię, ale myślę, że na live będę mógł na spokojnie sobie tutaj co nieco pokombinować. Kombinowałem też, gdzie najlepiej byłoby postawić portal. I myślę właśnie, że to miejsce byłoby spoko. No, generalnie można byłoby troszeczkę to cofnąć ewentualnie. Będę chciał się też z pewnością pozbyć tego bikona, bo na obecną chwilę on mi nie będzie potrzebny, tak samo zresztą jak ta tablica, bo ona za bardzo, szczerze mówiąc, egzaminu nie zdała. Zrobiłem, zaplanowałem co chcę zrobić w najbliższym czasie i tyle było jej użyteczności. To wszystko mam w głowie, oczywiście, co zamierzam zrobić w najbliższym czasie, więc spokojnie, sobie z tym, moi drodzy, poradzę. Generalnie, jeżeli chcecie jeszcze jutro kolejny odcinek i faktycznie pod tym będzie niesamowita aktywność, podobna jak pod poprzednimi, no to jutro będziemy robili. Nie nie powiem wam co, ale też myślę, że ciekawą rzecz, która Was zainteresuje. Jeżeli nie, nie dobijecie, no to zrobimy sobie od Snapcrafta pewnie za 3-4 dni przerwy i wtedy jakoś w tygodniu dostaniecie ten odcinek. Tak, na spokojnie, żebym. Ja sobie to na spokojnie też przygotował. Ale jestem dumny z Was, moi drodzy. Kurczę, dzięki Wam już wrzucam czwarty odcinek Snapcrafta z rzędu! Ale fajny okres się od y, środy rozpoczął, nie? Bo w środę wrzuciłem pierwszy odcinek Snapcrafta. I wtedy również... Nie, zagadam. Czwartek, czwartek to był. Środa wyszedł Snapshot. Y, więc w środę rano pojawił się przegląd, który zrobił rekordową ilość łapek w górę w pierwszy dzień i wyświetleń. Y, I wtedy jeszcze wieczorem pojawił się odcinek Snapcrafta, który na własną chwilę ma ponad 130 tysięcy wyświetleń, co jest niesamowitym wynikiem. Dziękuję wam niesamowicie, moi drodzy. Kocham was. Normalnie was kocham takim... Taką miłością youtubera do widza, coś takiego. Jestem wam niesamowicie za to wdzięczny. Potem na następny dzień dobiliście... Znaczy, w tym odcinku dobiliście dużo łapek w górę i dużo wyświetleń, to od razu wrzucimy wam kolejny odcinek, potem kolejny ten, to był wczorajszy, no i macie dzisiaj czwarty. Jeżeli dobijecie do piątego odcinka, to będzie nieźle, jak będzie szósty albo siódmy, to ja pierdzielę. Cholera, zaraz sezon będę musiał kończyć. Nie, no żartuję oczywiście. Sezon ten jeszcze potrwa, myślę, jakieś 4-5 miesięcy, może nawet. Chciałbym jakoś go minimum... Yy, skończyć. Yy, jakoś. No, wakacje. Nie wcześniej. Wcześniej niż wakacje, to raczej tego kończyć. Moi drodzy, nie chcę. No, jako, że mam tutaj też sporo, jak widzicie, tych bloczków takich różnych, porozstawianych, więc yy, no, one będą. Znaczy, bloczków skrzynek i tak dalej, więc one będą tu na razie. Musiały być, ale generalnie wkrótce się ich pozbędę, no i będzie naprawdę dobrze wyglądał tutaj ten cały teren, przynajmniej mam taką szczerą nadzieję. Ja jeszcze ten bikon sobie na spokojnie odłożę tutaj i pochwalę wam się, co wczoraj wieczorem sobie pozbierałem właśnie na dzisiejszy odcinek. W sensie przedwczoraj, bo kiedy wy to oglądacie jest już 9 lutego, a ja zbierałem to 7 wieczorem albo 8 jakoś, po pierwsza, druga w nocy to była, no bo troszeczkę siedziałem, aż mi się filmik wyrendruje, więc troszeczkę też pozbierałem. No i zobaczcie moi drodzy, mam troszeczkę tutaj nylium, to generalnie miał być cały shulker box nylium i jakieś tutaj popierdółki, typu jakieś właśnie rusy, czy fungi, nie wiem się nawet nazywa, tak to są... To, to są fungi. No, generalnie te trawki i tak dalej. Grzybków mam dosyć sporo. Z grzybku będę miał oczywiście, moi drodzy, drzewka. Jakieś niebieskie brodawki. I w ogóle, jak patrzcie, śmieszna rzecz. Mówię, cały Shulker Box chciałem mieć tych Nylium. I no, i oczywiście zostało mi troszeczkę w Ekwipunku. Okazało się, że w dwóch przypadkach zostało mi tyle samo. <grybki> to wygląda, jakby było szczytowane, ale nie cały Shulker Box Nylium. I trochę było w Ekwipunku. No, tu już niestety mam troszeczkę mniej drzewek, tfu drzewek, sadzonek, grzybków, można powiedzieć. Ale jeżeli chodzi o te rutsy, no to mam prawie. No, może nie prawie dwa staki, ale ponad tak. No i tutaj mam wajnę, ale tym to się nie przyjmuje, bo one będą rosły mi razem z wyrastaniem tych grzybów na drzewa. Więc tym sobie, moi drodzy, poradzę. I jak ja chcę to zrobić? No to jest właśnie dobre pytanie. Ten portal, który znajduje się tutaj pewnie go zostawię, i będę chciał właśnie zrobić jakoś tutaj wychodzący nether z tego. Prawdopodobnie będzie to jakoś rozdzielone, że na przykład ta część będzie niebieska, ta część będzie czerwona, albo na odwrót. Nie wiem, jeszcze nie podjąłem oficjalnie decyzji, jak ja chcę to zrobić, no ale generalnie bardzo mi się marzyło, żeby teren tutaj był zmieniony na dederowy, aż mniej więcej po same te drzewka. I tu mniej więcej, o cholera. <śled> Tu mniej więcej za tym drzewkiem, żeby to tak szło, tutaj objęło na pewno całą farmę trzciny cukrowej, pewnie też część farmy pszczół, w ogóle Holender mam drobne lagi przez tę farmę trzciny, jest ona dosyć lagująca, czekajcie to działa? Chyba tak, nie, tu wszystko jest podłączone, tak i mniej więcej właśnie tu bym chciał, żeby to szło, może nawet część tenilium było wyłożone za tą farmą pszczółek. To będzie dużo roboty, ja sobie zdaję sprawę i pewnie dzisiaj wszystkiego nie zrobię. Ale jeżeli chcecie, no to wieczorem was zapraszam na live, gdzie pewnie prace będą kontynuowane. Ale sam zamysł i początek na pewno chcę dzisiaj tutaj zrobić. I mam nadzieję, że będziecie mi przy tym moi drodzy towarzyszyli. Ja oczywiście sobie zacznę na tej tablicy, co mam. Wygląd farmy żelaza, no nie zrobione. Magazyn na trzcinę, powiedzmy, że zrobione, ok. Farma Guardianów robi się, domek zrobiony, piwnica i magazyn robi się, wygląd spawnów. No dzisiaj zrobimy, czyli dosyć sporo rzeczy zrobiłem, nie jest tragicznie. Dobra, ja oczywiście sobie też to na spokojnie rozwalę, ciach, ciach, no i będzie z głowy. Kurczę, się nie mogę doczekać, jak to będzie się prezentowało. Wierzę, że dobrze, w głowie fajnie to widzę i od razu zaznaczam, najprawdopodobniej będzie to, zazna to będzie podzielone na dwa biomy, chociaż też myślę, czy by gdzieś nie zrobić tutaj pseudo-soul sand valley, czyli nawet i wyłożyć glebą dusz jakiś tam teren, i po prostu podpalić tam niektóre ognie na niebiesko, no bazal to tam raczej nie zmieszcza, no bo nie ma skąd on lecieć w dół. Yy, no słabo może być, po prostu mógłby być wyłożony solsandem i z tym tą glebą dusz cały teren i to mogłoby być wszystko. Pomyślę, pomyślę czy coś takiego chcę jeszcze tutaj zrobić, czy też moi drodzy nie za bardzo, no dobra. To ja sobie szybko tutaj podbiegnę, odłożę to, co niepotrzebne, a to jest mi w ogóle niepotrzebne. Zatem, cóż, chyba zaczniemy robić to razem, wiecie. Będę musiał samemu sobie pewnie między y, klipami pocięciu troszeczkę pokombinować, jak ja chcę tutaj y, ten portal ogarnąć, że niby to z tego wychodzi, ale coś myślę, że wykombinuję. Coś dam radę. Można nawet byłoby zrobić, nie wiem, no coś takiego, że to jakoś w ten sposób tutaj idzie nam. W teren, to całe skażenie coś takiego. W ostateczności mogłoby to tak się, moi drodzy, w sumie prezentować. Nie wiem, pomyślimy. Najpierw wiem, że będę musiał cały ten teren tutaj zjechać sobie łopatą i zrobić tutaj właśnie takie podwaliny, powiedzmy, pod oczywiście yy, pod 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 podstawienie pod, pod tego nylium. W ogóle widzicie tutaj tego stołu ciekawostka. Pod nim znajduje się dziura z moim mechanizmem. Ja sobie to wyłożę najpierw stołem, potem właśnie, moi drodzy, Dobra, ciach, tutaj sobie to ogarniemy w ten sposób. oj. oj, oj, oj. Najpierw zrobię chyba taki mm, malutki teren bez trawy. Myślę, że to będzie całkiem, całkiem. Okej, okay. coś w ten desen. Ciach, ciach, ciach. A następnie sobie będziemy to stopniowo, moi drodzy, powiększali. Tutaj akurat może to być w ten sposób zrobione, chociaż. Chociaż, 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 chociaż. Chociaż nie. Moi drodzy, czekajcie, pójdziemy sobie. W tym kierunku, no jak to wygląda z góry najpierw, czy żeby mniej więcej móc Wam zaprezentować jak chce, żeby to się prezentowało taki, takie coś małe wystarczy, no bardziej mógłbym tu pójść, ale okej, okay. powiedzmy, że jest znośnie, jest naprawdę w porządku, sobie to od razu do końca zjadę i myślę, że chociaż, hmm, jakby to zrobić, możliwe, że faktycznie tutaj będzie na pół jakoś to przedzielone mniej więcej, ta część będzie czerwona, tamta niebieska, to ma sens, tak sądzę. To może mieć sens. No dobra, to zjedźmy sobie to do końca. Aż będzie, myślę, ładnie wszystko tutaj wyczyszczone. No dobra, teren wyczyszczony. Jak widzicie, miejsce w ekwipunku oczywiście, że mi się skończyło. Więc na szybko się z tego opróżnimy i będziemy dalej kombinować i wykładać. Czy co tam ja zamierzam zrobić. Może jeszcze delikatnie tutaj sobie tak powiększę, wizualnie chociaż. Dobra, jeżeli chodzi o miejsce w skrzynkach, coś znajdę. No, tak, no, coś tu jest. Okej, okay. jest, nie najgorzej. Jeszcze tutaj sobie zbiorę. Hmm, co by tutaj jeszcze zjechać? Jest dobrze. Powiedziałbym, że jest nawet bardzo dobrze. Tylko, że niestety robi się noc. Dobra, jeszcze czym prędzej sobie tutaj szybciutko tego dyrciocha wyzbieram. I zaczniemy ludziska tutaj naszą zabawę. Myślę, że będzie ładnie. Więc tak, jeżeli chodzi o trzymanie się wierności faktycznemu biomowi z netheru, no to może nie będę tutaj aż tak na przykład gęsto stawiał tych drzew, bo to ma być bardziej yy, takie pojedyncze drzewka, nie chcę aż takiego lasu gęstego tutaj robić. Niemniej jednak myślę, że to też może się całkiem przyjemnie prezentować. O cholera, tu powywalam jakieś takie śmieci większe, bo to mi w ogóle nie jest potrzebne. I dobra, szybciutko polecimy się kimnąć, żeby żadne moby nie zdążyły mi się tutaj zesponować. Mogę? Mogę, super. W ogóle jak fajnie wymgle gdzieś tam daleko wygląda ten mom Grinder. Świetne to jest. Dobra. I szybciutko śmigamy. Ej, co jest? Nie odpaliła się litra. Dobra. Cio tak, ciach, ciach, ciach. Dokładnie tutaj chciałem być. Proszę bardzo. No i śmigamy, moi drodzy. Będziemy tutaj sobie na spokojnie to tybnylium wykładali. Czyli... Tak, nie, 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 moi drodzy, czekajcie, troszkę się pośpieszyłem. Jak już mówiłem, ja chcę zrobić to mniej więcej na pół, czyli coś takiego, może jakoś takie przejście i tu będzie faktycznie taka niebieska bardziej część. może, może, czemu by nie? Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie się za chwilkę prezentowało. Nie wiem czemu ludziska, ale ta górna tekstura tak niesamowicie mi się podoba. Taka piękna, krwista czerwień. Coś przepięknego, moi drodzy. Coś pięknego. Podoba mi się mega. Aż chyba za bardzo. <grych> no ale dobra, nie zachwycajmy się aż tak, bo jeszcze moja w piórko obrośnie i przestaną fajne aktualizacje robić. Niech się starają, czym prędzej. W ogóle zauważcie, jaki Nether Update wydaje się być przemyślany i ciekawy. Naprawdę pełny ciekawego kontentu. Czyżby faktycznie Mojang czuło oddech konkurencji w postaci Hytale na plecach, no i postanowiło coś się wziąć za tę grę i dodać to, czego społeczność oczekiwała? Możliwe. Oby tak było i oby tak więcej, moi drodzy. Sobie i tego... Tu, sobie i wam tego oczywiście, moi drodzy, życzę. No dobra, ja tutaj jeszcze troszeczkę tego popostawiam i zobaczymy, jaki będzie efekt tego początkowego, moi drodzy, fragmentu. No moi drodzy, na obecną chwilę nie wygląda to spektakularnie, wiem, oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, jednak budując to wpadłem na kilka przemyśleń. Chciałbym zrobić sobie tutaj taki właśnie lasek, gdzie na przykład pomiędzy drzewami szłaby ścieżka. Ścieżka najlepiej zrobiona chyba z gleby dusz, wyobraźcie sobie, że mniej więcej tędy by właśnie tak szła ta ścieżka, Tutaj by ona skręcała, część by jej odeszła właśnie do tych skrzynek, część do skrzynek z farmy trzciny. No i oczywiście wejście do farmy żelaza. Też by szła ścieżka w kierunku tego Mothgrindera i to naprawdę mogłoby się dobrze prezentować. Na przykład tu by poszła ta strefa zielona mniej więcej dotąd. Mogłoby być ciekawie. Nawet nie musi całej tutaj całego terenu wokół, tutaj w pobliżu powiedzmy tej farmy... Pszczół obkrążać, mogłoby delikatnie nawet tutaj gdzieś się kończyć. To samo tutaj, mm, fragment ten czerwony, nie widzę aż dotąd by mógł iść i to wszystko. Nawet i, nie wiem, może ta górka też fajnie by wyglądała, właśnie zmieniona na nylium No i koniec końców całość mogłaby się w ten sposób tutaj prezentować. A jeżeli chodzi o biom Soul Sandwali, to raczej wolałbym sobie gdzie nigdzie pojedyncze bloki siedzące yy, na niebiesko postawić, niż robić osobną sekcję. I myślę, że to ma naprawdę, moi drodzy, sens. I chyba też tak będę próbował zrobić. Za chwilkę tutaj też sobie zrobię kolejne cięcie i co nieco tutaj zaznaczę sobie teren, jakbym chciał, żeby mniej więcej to poszło. Wyczyszczę go oczywiście z dyrciocha. Kurczę, to nie będzie takie łatwe, szczerze mówiąc, żeby to nie wyglądało też jakoś sztucznie. Chociaż będzie strasznie. No nie wiem, jakoś tak mniej więcej będę szedł. Coś w ten deseń. Te jeziorka pewnie sobie załatam. Oj, sporo roboty mnie czekają się, kurczę po północy. No ale dobra, gdzie co będzie, moi drodzy, jak nie zdążę zrobić dzisiaj wielu rzeczy, no to zdążę pewnie na live. Ie. Razem z wami pewnie mi jest jeszcze wiele tam rzeczy podpowiecie. Więc zapraszam was od razu już teraz na mojego fanpage'a, link znajdziecie w opisie. Mamy już ponad 21 tysięcy obserwujących na nim, co jest świetnym wynikiem. Więc może nie do 25 tysięcy dobijemy, byłoby świetnie, moi drodzy. No, coś takiego takie skażenie tutaj mogłoby wyglądać całkiem sympatycznie. To samo zrobimy zaraz w drugą stronę z czerwonym. Kombinujemy. Znaczy, ja sam pokombinuję. W ogóle chciałbym jedną rzecz, moi drodzy, poruszyć: kwestię savea. Dużo komentarzy było w poprzednim odcinku, typu Ej, dlaczego nie dałeś savea? 172 odcinek, 10 odcinków temu dawałeś. Wielu osób chyba umknęło to, że ja już nie będę dawał save'ów co 10 odcinków, bo save waży za dużo. Będę udostępniał raz na jakiś czas, nie z jakąś regularną ilość odcinków czy czasu. Po prostu jeżeli na przykład nie zrobię coś przełomowego jak zbudowałem kopułę, udostępniłem, Ok. Następnym razem kiedy udostępnię, może jak skończę bazę w kopule, może jak zrobię kilka dużych farm, albo po prostu uznam, że warto wam udostępnić save, wtedy myślę, że dostaniecie. Więc jakby co moi drodzy... To właśnie oczekujcie tego typu wydarzeń. A kiedy to mniej więcej się stanie? Kto to wie? Mam nadzieję, że jeszcze tej wiosny dostaniecie ten, moi drodzy. Save. I tak to mniej więcej właśnie ta sytuacja się prezentuje. Ja sobie pozwólcie, że zwiększę jeszcze render distance i załaduję sobie ten tutaj teren w pobliżu. Zobaczymy, jak to mniej więcej powinno iść. Jeszcze trochę wyżej. Dobra. Zobaczyć tylko, czy z OBS-em jest myszka zsynchronizowana. Jest. Tak jak tutaj mamy mm, teren, który idzie skażony, no może jeszcze bardziej w ten tutaj sposób to przedłużę. Chciałbym, żeby mniej więcej tym, gdy to poszło, tu było wszędzie wszystko skażone na niebiesko, na czerwono mniej więcej aż do No i tu wszystko by trzeba było to na nylium zmienić. Myślę, że warto. Dużo robota mnie czeka, ale wierzę, że efekt końcowy będzie tego wszystkiego, moi drodzy. Warty. No i przede wszystkim też myślę dosyć ważna rzecz, jeżeli chodzi o ścieżki to dzisiaj tego robić nie będziemy, zrobię to pewnie dzisiaj na live, bo sporo rzeczy chcę dzisiaj na live zrobić, no i m.in. właśnie zająć się tym terenem na spawnie, tak więc moi drodzy wbijajcie, a ja za chwileczkę będę mógł wam zaprezentować efekt, który tutaj mi powstanie, dla mnie pewnie to będzie jakaś godzinka, półtorej, dla was za chwilkę. <grym _> tak więc moi drodzy trzymajcie teraz za mnie kciuki, żeby wyszło mi to w miarę przyzwoicie. No niestety, moi drodzy, nie udało mi się póki co skończyć całego projektu. Minęło prawie 2,5 godzinki od nagrania poprzedniej części, no i powiem Wam szczerze, chyba na dziś sobie odpuścimy. Ale ten odcinek będzie bardzo fajny, jeżeli chodzi o rozpoczęcie prac nad tym projektem, co nie powiem, dużo mi już tu nie zostało, naprawdę zrobiłem sporo. Za chwilkę Wam tutaj wszystko, moi drodzy, zaprezentuję. Jak widzicie, już tutaj trochę tego czerwonego koloru jest. Yy, Palećmy sobie na górę i za chwilkę Wam wszystko, moi drodzy, tu zaprezentuję. Wygląda na obecną chwilę to w ten sposób. Nie powala. Wiem. Nie wystarczyło mi przede wszystkim tutaj bloków. Nawet, przyznam szczerze, musiałem drugi raz nazbierać sobie dużo czerwonego Nelium, ponieważ tego to mi w ogóle kompletnie zabrakło, praktycznie terenu nie było wypełnionego, tak jak widzicie przy niebieskim dosyć tutaj jest pewna część wypełniona, przy czerwonym znacznie więcej mi zabrakło, no i musiałem zbierać, to też mi zajęło jakieś prawie pewnie pół godzinki, jak nie więcej. E, oczywiście sam teren tutaj kilkukrotnie powiększałem, zbierałem tego dyrta i na spokojnie, nawet mi raz creeper wybuchł, w ogóle sobie ksią książki, e, Skrzynki książki, ja tutaj niestety creeper mi tutaj wybuchł, gdzie tutaj były skrzynki. No dobra, teraz mam tutaj wszystko tak dziwnie porozpierniczane, moi drodzy. Potrzebuję tu jeszcze włożyć myślę, z dwie godzinki w samo wypełnienie terenu, zebranie materiału, no i pewnie gdzie nigdzie po postawienie tych grzybków jako drzewek, ale generalnie jest jedna rzecz, która mi się mega podoba i jest to właśnie to miejsce. O, że ty w mordę. Dlaczego ten golem się tu zesponował? Dlaczego, moi drodzy? Nie no! To jest. No to nie fajnie wyszło. Może czymś będę mógł tutaj to wyłożyć jakimiś półblokami, czymkolwiek, żeby jednak na tych blokach się golemy nie pojawiały. Jeju, bo to farma traci na wydajności. Bo sam portal wyszedł mi cudownie, moim zdaniem. Zobaczcie moi drodzy to. Jeszcze tutaj może więcej, bo to mnie zainspirowało, więcej tutaj tych liandać. To też by się prezentowało świetnie. No i też chciałbym przede wszystkim sobie, moi drodzy, go odpalić. Nie widzę zapalniczki, bo nie mam jej przy sobie. Okej, okay, gdzie jest moja zapalniczka? Yy, bo wiem, że gdzieś ją miałem. Tylko gdzie ja ją odłożyłem? To jest pytanie za 100 punktów, moi drodzy. Nie mam pojęcia. Pewnie gdzieś ona tu może być, a jej pewnie nawet nie dojrze. Nie wiem, czy to ze zmęczenia, czy co. Bo jestem trochę padnięty, nie będę ukrywał. Od razu idę montować odcinek i lecę chyba ludziska niedługo spać. No ale cóż, takie jest życie. Ważne jest, żebyście mieli na rano oczywiście, moi drodzy, odcinek. Nie, no nie mam na pewno przy sobie, nie? Tu nigdzie w pasku szybkiego wyboru nie ma, tu nigdzie nie ma. Gdzieś zapalary miałem. Nie wiem gdzie. No, a może na szybko sobie zrobię kolejną. Jeżeli gdzieś znajdziecie w skrzynce, jak teraz przed chwilą przeglądałem, no to nie krzyczcie na mnie. Ja jej nie widzę. <grym> no i w sumie jakoś specjalnie to nic wtedy nie zmieni. Czekajcie, żwirku muszę odrobinkę sobie gdzieś tutaj zdobyć. Mam się okazji fortunkę. No dziś żwir jakiś mam, nie? Chyba. Uu, tu nie widzę. Cobblestone, to jest też Cobblestone, też Cobblestone. chwila, chwila. Też stąd? Ty bez dnia ja tu żwiru nie mam? No troszkę. A nie tu mam zapalary dobra! <laughs> Uratowane, a jednak udało mi się ją zlokalizować. Odpalmy sobie ten portal i zobaczymy jak on tutaj ładnie będzie wyglądał, czy może brzydko. Eee, no nieźle jest! O! Tu widzę, że chyba ta sekcja coś mi nie działa jeżeli chodzi o farmę trzciny cukrowej. Pewnie pochodni nie dają, co? W tej części. No właśnie. No, sporo rzeczy ludziska mam tutaj do nadrobienia, ale to wszystko z czasem się, moi drodzy, ogarnie. Ja teraz muszę pokombinować, co zrobić tutaj z tym drzewkiem. Czy jak zjadę te bloki, to wtedy już nie będą mi się tu golemy pojawiały? No w ostateczności coś przerobię tutaj tego grzybka. Nie wiem, sporo rzeczy mam tutaj do zrobienia, moi drodzy, ale to już nie dzisiaj. Mega się cieszę, że udało mi się chociaż część zrobić tego projektu, no i przede wszystkim go zacząć. Teraz już spłatka, myślę, że spokojnie, moi drodzy, pójdzie. Ja Wam dziękuję niczym za obejrzenie. Wybaczcie, że ten odcinek jest taki, a nie inny. Wierzę, że Wam się spodobał. Może już jutro będę w stanie Wam zaprezentować zaktualizowaną część tego projektu. Wierzę, że tak się stanie. Ważne, że z tej perspektywy wygląda to naprawdę świetnie. Trzymajcie się, moi drodzy. Dziękuję Wam jeszcze raz za wyrozumiałość. Do usłyszenia. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.